niekoniecznie. Z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie prowadzimy akcję promocyjną Bezpieczne prowadzenie pojazdu pod kryptonimem Łapki na kierownicę, co ma na celu przestrzeżenie kierujących odnośnie używania telefonu, co ma znaczny wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Co za tym idzie oczywiście i konsekwencje prawne. Chciałbym Pani dać ulotkę, która przedstawia prawidłowe i negatywne zachowanie kierowcy, który używa telefonu podczas jazdy. Dziękuję Pani. Łapki na kierownicę. Jest to ogólnopolska kampania, której celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenie, jakie niesie używanie telefonu komórkowego otrzymanego w ręku podczas jazdy. Prawo o ruchu drogowym zabrania kierującemu pojazdem korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Za naruszenie tego przepisu kierującemu grozi mandat karny w wysokości 200 zł oraz 5 punktów karnych. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Komenda Główna Policji oraz firma Neptis S.A., będąca operatorem komunikatora Janasik.